Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj środa, 4 września, a to jest kolejny odcinek Stawaków Środowy, aczkolwiek będzie to pierwsza część z dwuczęściowego cyklu, czyli dzisiaj i jutro będzie pewnego rodzaju całość. Serdecznie zapraszam na nowy odcinek. Moi drodzy, moi kochani, witam was najserdeczniej i najcieplej was zapraszam na dzisiejszą pobudzajkę. Dzisiejsze jutrzejsze, tak jak mówiłem, będą pewną całością i będą dosyć takie dziwne. Mianowicie chciałbym się zająć dzisiaj dwoma słowami, które ostatnio zrobiły furorę w naszym polskim języku. Dosyć pejoratywną furorę, a chciałbym, żebyśmy odkryli w nich coś innego. Otóż przyjęło się od jakiegoś czasu, że na takich niezbyt wysokich lotów mężczyzn mówimy Janusze, niezbyt wysokich lotów kobiety mówimy Grażyny. Przypuszczam, że ci, którzy mają na imię Janusz, albo ci, którzy mają na imię Grażyna, które mają na imię Grażyna, trochę się wkurzają i na pewno ich denerwuje, kiedy się używa ich imion w jakimś takim pejoratywnym znaczeniu. Otóż chciałbym, żebyśmy się dzisiaj, to będą ciekawostki, przyjrzeli imieniu Janusz, a jutro przyjrzeli imieniu Grażyna i zobaczymy, że w tych imionach kryją się naprawdę bardzo piękne rzeczy i niekoniecznie trzeba je wykorzystywać tylko do czegoś negatywnego. Jeżeli chodzi o Janusza, to imię ma jakby, są trzy teorie, skąd ono pochodzi. Dwie dosyć mało ciekawe, trzecia jest super i właśnie tą trzecią się zajmiemy. Pierwsza mało ciekawa jest taka, że prawdopodobnie pochodzi to z języka węgierskiego, dlatego że tamtejszy Janos jest odpowiednikiem po prostu Janusza i stąd się to wzięło. W sensie istnieje imię Janos węgierskie i ono po polsku się tłumaczy jako Janusz. Druga wersja jest taka, że Janusz podobno z języka polskiego, to pochodzi mniej więcej niby z XII wieku, tak gdzieś wyczytałem, zaczęło się pojawiać jako zdrobnienie imienia Jan. Czyli nie Jasiu się mówiło, tylko Janusz i to miało być tak naprawdę Jan, czyli taki mały Jan to jest Janusz. Też trochę mało ciekawe. Natomiast najciekawsza jest trzecia wersja, która mówi, że to imię prawdopodobnie pochodzi jakby ze starożytności, pochodzi od boga Janusa, czyli od boga, który jest związany z patronatem nad styczniem, stąd się wziął January, czyli January. I on jest bogiem odpowiedzialnym w mitologii za obronę miast i bram. I to jest, uważam, bardzo ciekawa intuicja. Co to znaczy? Otóż bardzo byłoby fajnie, gdyby wszyscy mężczyźni naprawdę byli Januszami. Że kiedy używamy tego słowa, mówiąc o facetach, oczywiście tak dosyć pejoratywnie, tak, to są Janusze polskiego biznesu albo Janusze czegoś tam, to byłoby super, gdyby mówić, ten facet jest prawdziwym Januszem, czyli kim jest? On jest obrońcą. On jest obrońcą miasta, czyli miejsca, gdzie mieszka jego rodzina, a szczególnie bram, czyli sprawia, żeby do tego miasta, do miejsca, którym jest jego rodzina, nie pakowało się żadne zło. On jest obrońcą przed wszystkim, co mogłoby to miasto, czyli jego rodzinę, zniszczyć. I w takim sensie, drodzy panowie, bo dzisiejszy odcinek jest przede wszystkim dla was, jutro będzie dla pań, drodzy panowie, w takim sensie bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy byli Januszami. Jestem aktualnie w Kanadzie, jak pewnie wiecie, tutaj w Toronto, w sensie teraz nie jestem w Toronto, ale lecę niedługo do Toronto. Jest taka grupa Polaków, z którymi byłem na Kubie w zeszłym roku, zresztą w tym roku chyba też z nimi tam będę. Tak się jakby śmiejemy, że ich jest czterech, mówię na nich, że są cztery Janusze. Oni to bardzo podłapali i także zawsze jak do mnie piszą, to się podpisują Janusze. To są ojcowie rodzin, to są mężowie. Ja myślę, że oni są w ogóle bardzo dobrym przykładem tego. Warto być Januszami. Nie bójcie się tego, że ktoś na was powie, ale ty jesteś Janusz. Dlatego, że po pierwsze to jest piękne imię, tak jak każde inne, a po drugie ono może oznaczać właśnie coś niezwykłego, czyli to, że jesteśmy obrońcami. Bądźcie obrońcami. Panowie, jesteście od tego, żeby być obrońcami miasta waszych rodzin, waszych żon, waszych dzieci, waszych bliskich, przyjaciół, tych, którzy są wam powierzeni. Macie stać jak Bóg Janus, no ja wiem, że on nie istnieje, ale wy się stańcie kimś takim, kto będzie stał u bram miasta i bronił tego miasta. Moi drodzy, to tyle w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Ośmielam się przypomnieć jeszcze o wielbieniu w Krakowie. Zostało jeszcze trochę biletów, głównie na płycie tam takie te stojące, aczkolwiek tam wszyscy będą stać i tak przez cały czas prawie, że więc to się nie ma w ogóle co przejmować. Zapraszam was, tam jest końcówka zupełna, więc gdybyście mieli ochotę, to jeszcze trochę na płycie z tyłu zostało. To zapraszam, żeby tam zajrzeć i może odwiedzić nas w Krakowie i spotkać się na tym wielbieniu.
Kochani, tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię jak nie wiem co i widzimy się już jutro z Grażynami. Więc do jutra. Błogosławię, pa!